No witajcie, najwyższa pora dzisiaj dokończyć komentowanie Bonifacego. Ostatnio nie dałem rady, bo nie zdążyłem. Musiałem przerwać nagrywanie, ale teraz najwyższa pora dokończyć to, co... No tam gada, tak? Skomentować to. Na prośbę Dawida. Się nie wiem mięsa. Dzisiaj uratuję biedną sarenkę przed kłusownikami. Tak, tutaj mamy głupie po raz kolejny manipulowanie. Granie na uczuciach ludzi, że nie możecie jeść mięsa, bo tym samym skazujecie na śmierć niewinne zwierzęta i niewinne zwierzęta cierpią z własnego powodu. Jakby poważnie, nawet jeśli ja zrezygnuję z jedzenia mięsa, to inne zwierzęta też będą umierać. Tak było, jest i będzie. A ty i na nami nie zmienicie tego swoim głupim gadaniem. I wiem, ci cieszę. I od razu też nagrywając ten film chciałem powiedzieć po prostu moim hejterom, których no jest sporo. Ciekawe, dlaczego jest sport hejterów. Ja też swoich hejterów mam, ale to głównie przez moją wymowę i przez to, że narażam się poszczególnym ludziom. Jak po Grammercie się naraziłem, no to wiadomo, że zjawiski mnie nienawidzą, ale w sumie wzajemnie, bo sam ich nienawidzę. Natomiast dlaczego ciebie ktoś może hejtować? No może dlatego, bo gadasz totalne bzdury i robisz z siebie kretyna. Czego ich jest tak dużo? No wydaje mi się, że dlatego, że mówię prawdę i po prostu to boli. Prawda. Prawda. Jest co? Prędzej to ja tak mogę mówić, a nie ty. Bo, kolego, prawda jest taka, że z tego chcesz czy nie, zwierzęta były, są i będą zabijane, a ty głupim filmikiem tego nie zmienisz. Bo oni wiedzą, że ja mam rację, wściekają się, jak pomyślą, że oni nie mają racji, no bo oni, no, jakby szczerze, oni mają rację, oni po prostu w moich komentarzach... Nie mają racji. To podaj argumenty, które się pracują, bo o tym, że oni nie mają racji. Plują się, plują jadem, ale no, nic z tego nie wynika, a moje... Nie zrobię coś, ale z twojego gadania i uzalenia się na tym, jak te zwierzęta są biedne, bo są zabijane, też nic z tego nie wynika. To nie zmieni z tego. Inne moje przekazy, moje TikToki są po prostu dla nich za... Mojego przekazu. Mojego przekazu. Jaki ty chcesz dawać ludziom przekaz? Jak dla mnie to twój przekaz jest równie toksyczny jak przekaz Max z Lavi Stres. Za mądry i oni po prostu swoimi... Za mądry, o jacy. Mamy tutaj dosłownie do czynienia z narcystycznym kujonem. Suma on wygląda na kujona, nawet kto wie. Ale dobra, nie powinienem może po wyglądzie oceniać, ale... Kolego... Gdzie ty jesteś mądry? Gdzie ty jesteś taki mądry? Entrapta z Siri jest mądrzejsza od ciebie. Mimo tego, co zachowujesz, jak się zachowuje. Główkami małymi nie potrafią zrozumieć tego, że ja po prostu jestem mądrzejszy. Oczywiście no, też się nie chcę wywyższać, bo to nie o to mi chodzi. Nie chce się wywyższać, a co w tym momencie robi? Wywyższa się, twierdzą, że jest mądry. Mądry jak Astora z Riga Akademii w sumie, bo ona też gada tyle razy gada, że jest mądra, zachowywała się głupio. Chodzi, żeby się tutaj wywyższać w tym filmie, tylko bardziej o to, żeby pokazać, że oni są w błędzie, a ja nie. Także ja... Ale ty nic tego nie pokazałeś, nie dałeś żadnych dowodów, które świadczyły, bo tam jest, ty masz rację. Ja sobie zdaję sprawę, że ten film nie będzie mieć dużo wyświetleń, ale nawet jeżeli jedna osoba go obejrzy i powie, wow, on ma rację, no to będzie dla mnie bardzo, bardzo się z tego powodu ucieszę. Nie wiem, że mnie... W sumie bo trochę małe gadanie, tyle że ja nie wymyślam sobie bzdur, że nie można jeść mięsa, bo by te zwierzęta są zapijane. Sobie tego nie wymyślam. Ja nie próbuję zmusić ludzi do bycia wegetarianami albo jeszcze gorzej weganami. Filmów nie nagrywać, aczkolwiek wydaje mi się, że taki ważny temat i dużo ludzi może zmienić zdanie. Na TikToku też ludzie oznaczają mnie pod filmami z... Na TikToku to siedzą sami debile. ...gotowania mięsa. I oni myślą, że to jest zabawne. Nie, to nie jest zabawne. W ogóle mnie to nie bawi. Kurde, goście obudza to, że ktoś całe mięso gotuje. Ja pierdolę. Jezu, to jest dosłownie poziom tych chłopców, z których obudza to, że na przykład dziewczyna na YouTubie pochwali się tym, że kupiła sobie nowe szpilki. To jest dosłownie ten sam poziom zenady. Ja pierdzielę. Jeżeli was to bawi, to współczuję. I miałem prośbę. Współczujesz, tak? Nie potrzebuję tego współczucia, wiesz? Naprawdę, gardzę. Współczuciem od ludzi takich jak ty. Też jeżeli ma się pisać komentarze typu a, zjadłem mięso, zjadłem kiełbasę. Ja jeszcze lepiej, film na ciebie nagrałem. Czekam na odpowiedź. Dawaj, odpowiedz mi, odpowiedz na mój film, bo ja jestem naprawdę bardzo ogólnie ciekawy, co będzie w stanie mi odpowiedzieć. Oczywiście bez głupiego spierdalania się do mojej wymowy, tylko po prostu analizuj to, co mówię. Bo ja nie mówię wcale tak, żeby się mnie nie dało zrozumieć. Staram się mówić najlepiej, jak się da. I na podstawie tego, co mówię,
poda jakieś argumenty, które świadczyłyby o tym, że ja jestem w błędzie i że ja pierdolę bzdury. Na obiad zjem kebaba z podwójnym mięsem, to nie piszcie takich komentarzy, bo ja sobie nie życzę, żebyście pisali takie komentarze. Ani pod moimi TikTokami, ani pod filmami, ani pod shortsami. A ja sobie ja sobie z kolei nie życzę tego, żeby takie osoby jak ty istniały w internecie. Sorry znowu za moją wymowę, dopiero co nagrywałem taki długi film. Bo ja wszystkie ogólnie będę usuwać, ja i tak już wszcząłem postępowanie. Czy postępowanie, może... Wszcząłem postępowanie. Zaraz wszystkich pozwie, jak Disney pokresą. To słowo. Wczoraj taką akcję, no i ja będę po prostu usuwać wszystkie te komentarze, bo one mnie... Wszcząłem postępowanie, myślę sobie, o kurwa, kolejny będzie wszystkich na policję zgłaszał, ale nie, on po prostu komentarze będzie usuwał. No nie powiem, że one mnie bolą, ale po prostu okrutne są i smutno mi się nie rozrobi, jak je czytam, dlatego... Ojej, jaki ty biedny. Przytulić cię? Bo jakby ja bym nie chciał, żebyście pisali. Tak jak wiele razy to powtarzałem, jestem jak lew. Ja się nie poddam, jestem jak statek. Jestem jak lew. Oj kolego, do tego lewa z czorek to ci wiele brakuje. Prędzej też jak ten lew zdrasta was dwa. Przydzierające morze. I fala hejtu? Mnie nie umiecie tak łatwo. Podni hejterzy. Jakby... Jestem jak lew, ja pierdzielę. Jestem jak lew. A ja jak glina. W przeszłości. Zamiast być taki jak glina. Odejdźcie stąd. To nie jest miejsce dla was. Znajdźcie swoje, pozdrawiam, idźcie na swój poziom, bo wy nie rozumiecie tego, co ja mówię. Może jak już dorośniecie i będziecie trochę mądrzejsi, to po prostu zrozumiecie i powiecie... Trochę mądrzejsi. Tak, jak gdy zrozumiemy, że ty masz rację, to będziemy mądrzejsi. W sumie to jest to wszystko, zabrakowało tego, żeby ten Cortman gadał, że dobra, te dzieci, one, jak one zmądzają, to one zrozumieją, że ja mam rację, ale one muszą zmądzać najpierw. Jest to tego brakowało, żeby on tak gadał. Że miałem rację, bo prędzej czy później przyjdzie taki okres i żeby wszyscy będziecie przyznawać mi rację. I tak jak już wiele razy podkreśliłem. Ja pierdolę, wszyscy będą przyznawać mu rację. I co, i to niby ja jestem zapasony w siebie. Sam, to sami co, ja niby taki jestem. Myślałem, po prostu będziecie mnie przepraszać, więc jeśli masz... Przepraszać ciebie? Prędzej sprost Queen of the Black. Uwaga, już teraz możesz mnie przeprosić. Każdy człowiek, który mnie przeprosi teraz, ja po prostu mu wybaczę. W głębi serca, ponieważ jestem dobrym człowiekiem. Każdy hater, który będzie chciał napisać hejterskie komentarze, no... Kurwa, ja pierdolę, dlaczego ci ludzie, którzy bez kwitu na siłę w tych swoich filmach próbują robić siebie... takie Bloom z Wings, albo taki Iris Lurk. Dlatego ci ludzie zawsze są tacy śmieszni. Naprawdę, oni są tak odklejeni, że to jest po prostu masakra jakaś. Niestety, będę was blokować i usuwać wasze komentarze. Wolę mieć 3 wyświetlenia od prawdziwych panów, niż 1000. No to fajnie by było, gdyby ludzie faktycznie wzięli się w garść i zaczęliby być bardziej jak chociażby Bloom, bo ja uważam, że Bloom jako osoba, nie jako postać, jako osoba jest dobry przykład do naśladowania. Zatem tkwi w tym, że no ludzie jak już tak gadają, że o, ja wybaczę wszystkim, bo jestem taki dobry, to jest właściwie gadanie na pokaz, a nie takie szczere gadanie, że faktycznie on tak uważa. Wyświetleń, czy mam 100 wyświetleń od hejterów. U mnie według mnie cały polski YouTube to jest teraz naprawdę żałosny poziom. Smutne i po prostu... Przynajmniej w tym jednym się zgadzamy. Zatrważające to się teraz dzieje, bo byle badziew się wybija. Jeżeli lubicie oglądać takie... No nie wiedzę, ale tutaj masz rację. Ten jeden raz muszę się z tobą zgodzić. Gówno, jak na przykład jem jedzenie challenge, no to współczuję wam po prostu braku jakiegokolwiek wyczucia estetyki i sztuki. Aczkolwiek nikomu niestety nie mogę zabronić, bo jeżeli bym mógł, to bym usunął wszystkie te filmy. Ale nie mogę. Oczywiście nic nie mam do twórców, którzy... Rozumiecie, nie? Czyli gdyby on miał wadę, to on by wszystkich usunął tylko nie siebie, z YouTube'a. Robią takie filmy, ponieważ jest popyt na to, no ja rozumiem tak, aczkolwiek też z drugiej strony, no dla mnie to jest żałosne. Takie filmy to ja bym po prostu, tak jak mówiłem, usunął i tyle. Mam nadzieję, że też tym filmem zapoczątkuję po prostu nową erę YouTube'a, w której... Kurwa, nową erę YouTube'a. Ja pierdolę, nową erę YouTube'a zapoczątkuję. Nie. Ta era jest dość zła. Ty ją jeszcze bardziej pogorszysz. I pokażę wam, co to jest sztuka. Także... Sztuka. Czyli co, dla niego sztuka jest
Potępianie Niemca to jest sztuka dla niego. Pani, pozdrawiam Was. Mam nadzieję, że Wam film się spodobał. Jeżeli ktoś z YouTube'a jeszcze nie wie, to na TikToku mam większą aktywność, więc zapraszam Was tam. A dziękuję. Jeżeli ktoś już wie, to bardzo dobrze. Hejterzy, opamiętajcie się i życzę Wam wszystkim, nawet hejterom, pięknego dnia. Żegnajcie. On aż za bardzo mi wspomina epilepsję w Ratychaj. Dobra, ludzie, to będzie na tyle. Składowaliśmy sobie tego idiota, ja na prośbę Dawida to zrobiłem. Co mogę powiedzieć? No już, powiem tak sobie, ja już tyle tych chorych sytuacji widziałem na YouTubie, tych chorych ludzi, to już tyle patologii na YouTubie widziałem. Zasadzę mówić, ja już tutaj nic nie mogę powiedzieć. Ja już po prostu, ja nie mam nic do powiedzenia. Ja już po prostu nie potrafię tego podsumować, bo to jest już dla mnie sytuacja, którą ja widziałem niejednokrotnie na YouTubie. Na nami chociażby gadała takie bzdury, więc ja to do końca inaczej. Zamiast głupiego wkłócania się na tego typa za to, że on jest taki i taki toksyczny, ja powiem tak. Polecam sobie obejrzeć Sigry Księżyckiej Mocy. Naprawdę bardzo fajna bajka, z zajebistymi postaciami, z zajebistą historią i z zajebistymi złotycami. Tak, będę promował Sirę, ponieważ ta bajka zasługuje na to, żeby ją promować. Od razu mówię, nikt mi za to nie płaci. Ja nie jestem sprzedajny. Jeśli coś mi się podoba, to będę to promował. A Sira skradła moje serce, więc będę tą bajkę promował, będę ją polecał i w tym momencie to robię. Zamiast głupiego wkłócania się po raz kolejny, po prostu będę promował Sirę. Więc oglądajcie Sirę, zachwycajcie się Sirą, bo Sira to jest zajebista bajka. Polecam każdemu. Pozdrawiam. No. Na razie.